morning guys. Chciałam już mówić po angielsku, ale jeszcze się nie mogę przemóc. Ale jeszcze trochę. Słuchajcie, dzisiaj idę do szkoły. Pierwszy dzień jako agent nieruchomości. Muszę zrobić 72 godziny, tak jak mówiłam w poprzednim vlogu. Dzisiaj idę tylko na 3,5 godziny, bo mam dosyć sporo zajęć. Jutro tak samo i to jest mój pierwszy dzień szkoły. Ja już dawno się nie uczyłam i nie ukrywam, że jak już się ma tą 30, to taki jest trochę lekki stresik. Mam nadzieję, że mi się dobrze będzie uczyło i zastanawiam się, jak działa ten system, czy to jest tak bardzo trudne. Myślę, że w poprzedniej pracy, jak nauczyłam się systemu, jakby to przetłumaczyć, turystycznego, tak musiałam się bardzo dużo kodów nauczyć w takim dosyć skomplikowanym programie. I na początku była to dla mnie czarna magia, więc wydaje mi się, że to również będę w stanie załapać. Więc wysiadłam z pociągu i dzisiaj rano się zorientowałam, że ta szkoła jest niedaleko mojej pracy poprzedniej, także ładne jaja. Że tutaj chodziłam codziennie do pracy, właśnie w tym miejscu przechodziłam codziennie, tylko że skręcałam w lewo na 35, a teraz muszę iść prosto na 36, także bardzo, bardzo blisko mojej poprzedniej pracy. Hello, jestem trochę zestresowana, ale zobaczymy, co z tego będzie. Więc jestem po szkole, miałam zajęcia pierwsze, muszę zrobić 20 takich zajęć. Jest dosyć sporo nauki, jak widzicie, książka jest bardzo gruba. Ale myślałam, że mi się nie spodoba, myślałam, że nie dam radę. Natomiast jestem już troszeczkę w temacie, bo tak jak wcześniej wspominałam, sprzedałam już swoje mieszkanie na Florydzie. Tutaj znowu potem jak wróciłam, kupowałam mieszkanie, ale wycofałam się z transakcji, więc gdzieś tam mam jakiekolwiek pojęcie na ten temat. Bo wiecie, to jest trochę tak, jakbyście byli agentami podróży i nigdy nie polecielibyście na wakacje, na przykład all inclusive, i jak moglibyście polecać wakacje, opowiadając o takich super wakacjach właśnie, co jest all inclusive, jak moglibyście polecać ludziom takie wakacje, jak nigdy nie byliście na takich fajnych wakacjach w hotelu pięciogwiazdkowym. To mniej więcej działa podobnie, jak już ktoś miał coś do czynienia, znaczy tak, powiem tak, wszystkiego się da nauczyć, ale bardzo jestem zadowolona, że mogłam mieć te zajęcia i przekonałam się, że jednak to jest dla mnie. Tak jak mówię, ja bardzo lubię pracę z ludźmi i zobaczymy, co będzie dalej, więc na razie muszę zaliczyć 75 godzin, muszę zrobić egzamin i mam nadzieję, że uda mi się zdać ten state'owy egzamin, bo ogólnie są dwa egzaminy, jeden jest taki ala szkolny. Jeden jest szkolny, drugi jest state'owy, co może być bardzo trudne. Jutro mam rozmowę z jedną z agencji nieruchomości, to jest bardzo dobra agencja. Można być asystentem dla agenta głównego nieruchomości lub można być już agentem nieruchomości. Natomiast to jest trudne, ponieważ tak naprawdę 80% ludzi, którzy zostaje agentami, świeżymi agentami nieruchomości, rzuca tą pracę z tego względu, że po prostu nie jest w stanie podołać. Tak naprawdę trzeba mieć tutaj kontakty i ludzie was muszą znać, więc tak bardzo ważne jest prowadzenie social media, nie tylko. Dlatego ja stwierdziłam, że na razie zostanę asystentem, bo też uważam, że to, że zrobi się licencję, to jedno, ale na pewno trzeba się bardzo dużo nauczyć i pracując z kimś, kto po prostu może nas czegoś nauczyć, może być bardzo ważne. Chciałam wam pokazać, jakie piękne słoneczniki tutaj są. Ja już jestem, już się wybrałam do domu, idę do domu, słuchajcie, i to by było na tyle, także trzymajcie kciuki i do zobaczenia, pa, pa.